Suma dnia, Michał Trzaśniewski, witam państwa. Sejm debatuje nad wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Wczoraj wniosek podpisał prezydent Andrzej Duda. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie przy granicy z Białorusią. Pierwotnie został wprowadzony na miesiąc. Rząd chce jego przedłużenia o kolejne 2 miesiące. W ocenie prezydenta oraz Rady Ministrów nie ustały przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego. A dalsze przeciwdziałanie jego przyczynom możliwe jest wyłącznie w drodze przedłużenia czasu jego obowiązywania. Zgodnie z artykułem 230 ust. 2 Konstytucji przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz za zgodą Sejmu na czas nie dłuższy niż 60 dni. Uprzednia zgoda Sejmu stwarza prawną możliwość wydania przez prezydenta stosownego rozporządzenia w tej sprawie. Dlatego też wobec wniosku Rady Ministrów i okoliczności w nim podniesionych prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wnosi o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że prezydent stoi na stanowisku, iż państwo polskie powinno udzielać wsparcia osobom, które ze względu na prześladowanie w krajach pochodzenia szukają pomocy i zwracają się o nią w drodze przewidzianych prawem procedur. I taka pomoc jest przez Polskę udzielana. Przypomnę o niedawnej ewakuacji i przyjęciu obywateli afgańskich po upadku władz w Kabulu, czy przyjęciu w ciągu ostatniego roku około 15 tysięcy obywateli Białorusi. Natomiast przyzwolenie na nielegalne przekroczenie granicy oznaczałoby akceptację działań sprzecznych z prawem międzynarodowym. Opozycja jest przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Wyjątkiem jest Konfederacja, która domaga się budowy solidnego muru na granicy. Jak dotychczas wygląda bilans stanu wyjątkowego? Czy zmniejszyła się liczba naporu ze strony Łukaszenki? Nie. Czy zmniejszyła się liczba ludzi próbujących przekroczyć granicę? Nie. Rośnie jeden bilans, liczba ofiar. Tragedia, przed którą jako lewica przestrzegaliśmy wielokrotnie. Już 6 osób zmarło z powodu waszej wykwintnej polityki, a wy się śmiejecie, jesteście zadowoleni. Potraficie w środku nocy wywozić maleńkie dzieci i zostawiać je w lesie. Umiecie przez polską granicę gnać 16-latka plującego krwią tylko po to, żeby umarł po białoruskiej stronie. Prosicie, aby studzić emocje, a sami mrozicie serca. Wstyd! Będą oczywiście ofiary tej polityki Łukaszenki. Będą to ofiary, za które odpowiedzialny jest nie tylko Łukaszenka czy Putin, ale za które odpowiedzialni są wszyscy ci, którzy wzywają do przyjmowania imigrantów i dają zachętę setkom tysięcy ludzi na całym świecie do ruszenia w tą podróż. To jest wasza odpowiedzialność. Właśnie wasza odpowiedzialność za te ofiary, które dzisiaj mamy na granicy. I szanowni państwo, jest tylko jedna metoda, jak skutecznie powstrzymać ten napływ i ten napór na nasze granice. To jest wybudować tam ogrodzenie, wybudować mur z prawdziwego zdarzenia, który będzie chronił szczelnie polską granicę. Tego dzisiaj się domagamy. A poprzemy stan wyjątkowy tylko dlatego, żeby przez kolejne 60 dni pajace z lewicy i wysłannicy Sorosza nie wskakiwali na plecy strażnikom granicznym. Dziękuję. Dlatego, że to, co się tam dzieje, działo wtedy było hańbą. Trwa presja migracyjna na Polskę. Padł rekord. Tylko dzisiaj do godziny 16 odnotowano 434 próby nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Cały czas zatrzymywani są przemytnicy. Rano jeden z nich potrącił policjanta samochodem pełnym nielegalnych imigrantów. Funkcjonariusze policji próbowali skontrolować, zatrzymać do kontroli drogowej bus. Ten pojazd nie chciał się zatrzymać. Trzeba było podjąć dodatkowe kroki. Kiedy w końcu pojazd zatrzymano, okazało się, że są w środku nielegalni imigranci, obywatele Iraku i obywatele Turcji. Samochodem kierował obywatel Gruzji, który był agresywny, nie chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy policji. Trzeba było użyć środków przymusu bezpośrednio. Te osoby zostały zatrzymane, nielegalni migranci są już w naszej dyspozycji, prowadzone są z nimi czynności. To zdarzenie pokazuje, jak mocna, jak wysoka jest brutalizacja działań tych osób, które organizują nielegalne przekroczenie granicy.
kiedy w grę wchodzą pieniądze, w tym przypadku duże pieniądze, tutaj nikt nie patrzy na osoby. Ci nielegalni imigranci traktowani są po prostu jako ludzie, na których można zarobić. Policja musiała użyć środków przymusu bezpośredniego, to znaczy? Wobec mężczyzny był zastosowany, z tego co informuje policja, taser. Były też wcześniej, padły strzały. Granica Polski z Białorusią ma 418 km. Na części tego odcinka budowany jest 2,5-metrowy płot z zasiekami. Może on jednak nie powstrzymać imigrantów. Widzimy teraz w obrazkach zabezpieczenia naszej granicy, natomiast czy te zabezpieczenia są wystarczające dzisiaj? Zabezpieczenia, które również postawili żołnierze, czyli te zapory techniczne, na pewno są skuteczne, jeżeli chodzi o samych nielegalnych imigrantów, ale takich, którym nie pomagają inne służby, służby białoruskie. Taka osoba, nielegalny imigrant, sam nie jest w stanie sforsować tego zabezpieczenia, tej zapory. Ale jeżeli on dostaje narzędzia do sforsowania, czy to są drabiny... A dostają imigranci takie narzędzia? Tak, zatrzymujemy takie narzędzia. Są to nożyce do cięcia tego płotu. Są to jakieś różnego rodzaju wiertarki. Drabiny są podstawiane, które są też, widzimy, następnie chowane gdzieś tam w zakrzaczeniach po stronie białoruskiej, gdyż prawdopodobnie mają być dalej wykorzystywane. Takie narzędzia zabezpieczamy i ta zapora techniczna nie jest do sforsowania dla zwykłego, nielegalnego imigranta, ale już dla imigranta, któremu pomaga ktoś się pokonać, to oczywiście jak najbardziej. Ale zapora techniczna, ta w postaci tego płotu, to jest tylko jeden z elementów zabezpieczenia granicy. Bo tutaj dochodzi cały system obserwacji technicznej, dochodzą nasze patrole. Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan informuje, że codziennie kilkuset imigrantów przylatuje na lotnisko w Mińsku. Dziennikarz opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak setki imigrantów koczują na lotnisku w Mińsku, czekając na uzyskanie wizy. Ponadto, jak donosi Tadeusz Giczan, około 2,5 tysiąca imigrantów dotarło z Białorusi do Niemiec i złożyło wniosek o azyl. Są przetrzymywani w jednym z obozów dla uchodźców. Dyrekcja obozu przyznaje, że codziennie przybywa kilkadziesiąt nowych imigrantów. Docierają oni do Niemiec głównie z Białorusi, przez Polskę. O kryzysie na granicy rozmawiano w programie Wolne Głosy Zagranica. Szykujmy się na eskalację, mówił korespondent wojenny Witold Repetowicz. Ta eskalacja to będzie się wiązała z coraz większą liczbą też ofiar niestety ludzkich, bo na tym bardzo, bardzo Łukaszence zależy, zwłaszcza, że te organizacje, niektóre tutaj po naszej stronie, zamiast oskarżać Łukaszenkę o to, że jest zbrodniarzem i że powinien stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym, to oskarżają polski rząd, więc Łukaszenko zaczyna ręce. Szykujmy i ściąga coraz więcej. I tutaj niektórzy mówią, że może utknąć z tymi migrantami, ale kwestia jest taka, że ma jeszcze odwód taki, że może przekierować strumień na Ukrainę i przekierować przez Ukrainę. Jest to realne w tej chwili zagrożenie, że będzie otwarty drugi front na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie dojdą elementy... polsko-ukraińskiej. Jak oni przejdą już przez granicę białorusko-ukraińską, to zostanie otwarty front na granicy polsko-ukraińskiej. I tutaj będzie dodatkowy cel, skomplikowanie relacji polsko-ukraińskich. Kto będzie rządził w Niemczech po niedzielnych wyborach do Bundestagu? O tym Paulina Bilińska. Współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock stwierdziła, że rozmowy prowadzone z FDP przebiegły pomyślnie. Z jej słów można jednak domniemać, że opowiada się za koalicją z SPD. Odbyliśmy bardzo dobrą dyskusję. Rozmowy były poufne, więc nie mogę powiedzieć nic więcej. Jedyne, co mogę dodać, to że rok 2017 nie może się powtórzyć. Dlatego dążymy do szybkich rozmów. Chcemy odrodzenia tego kraju, a to oznacza, że trzeba zająć się projektami, których nie podjęto
to do tej pory. To wymaga poufności. O ile sugestia Baerbock jest klarowna, o tyle przedstawiciel FDP nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo w koalicji widziałaby lewica. Oczywiście musimy przedyskutować kwestie merytoryczne, jednak pogłębione dyskusje mogą mieć miejsce tylko podczas negocjacji koalicyjnych. Ale w jakiej konstelacji to nastąpi, nie mogę jeszcze dziś powiedzieć. Według dziennika Die Welt obecnie oba ugrupowania muszą ustalić podstawowe kierunki współpracy politycznej, które będą swoistym warunkiem do zreformowania niemieckiej polityki. Dopiero wówczas będą mogły rozpocząć rozmowy z liderami SPD i CDU. Nowy parlament, w którym zasiądzie 735 deputowanych, to najmłodszy Bundestag. Niemal 30% deputowanych ma 40 lat lub mniej. Zasiądzie w nim dwoje 23-latków, którzy są najmłodszymi parlamentarzystami w historii. Komentatorzy zwrócili jednak uwagę, że wciąż jedynie co trzecie miejsce zajmują kobiety. Jeśli chodzi o udział kobiet, to nowo wybrany Bundestag nie reprezentuje dobrze niemieckiego społeczeństwa. Nieco ponad połowa Niemców to kobiety, ale w Bundestagu jest to już tylko 1/3, 34%. Nowo wybrany Bundestag jest nie tylko najmłodszy, ale też większy niż poprzednie, o 26 miejsc w stosunku do ostatniego. Wynika to z niemieckiej ordynacji wyborczej. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Co najmniej 116 osób zginęło, a 80 zostało rannych w wyniku walki gangów w zakładzie karnym w Guayaquil w Ekwadorze. Prezydent kraju ogłosił stan wyjątkowy w systemie więziennictwa. Gwardia Narodowa wraz z jednostkami taktycznymi policji, siłami specjalnymi, w sumie ponad 400 funkcjonariuszy, odzyskali kontrolę i przywrócili porządek w centrum penitencjarnym Guayas. Kontrol. Dzwoń na policję, muszą wejść do pawilonu numer 5. Spójrz, gdzie oni są. Są tutaj, a mój brat tam umiera. Przecież to człowiek, nie pies. Przejęliśmy kontrolę nad pawilonami 1 i 3, w których zginęło 5 osób. Następnie weszliśmy do pawilonu 5, w którym panowała największa przemoc. Tam znaleźliśmy około 20 zwłok. Krajowe Biuro Więziennictwa poinformowało, że w największym więzieniu prowincji Guayas potwierdzono już ponad 116 ofiar. Kolejne znalezione ciała są nadal identyfikowane. Obiekt jest otoczony przez żołnierzy i pojazdy opancerzone. W pobliżu stoją karetki pogotowia i gromadzą się krewni więźniów oczekujący na wieści o bliskich, którzy są w środku. W ekwadorskich więzieniach przebywa około 40 tysięcy więźniów. W lutym i w lipcu w kilku więzieniach doszło do rozruchów. Zginęło wtedy 79 osób. Wczoraj odbyło się spotkanie prezydenta Rosji z prezydentem Turcji w Soczi. Miało ono na celu pogłębienie politycznych stosunków. Jednym z głównych tematów rozmowy była wojna w Syrii, a szczególnie prowincja Idlib. Przede wszystkim mamy sytuację w Idlibie taką, że rządzą tam dżihadyści i Turcja wspiera dżihadystów. To nie są sojusznicy Europy, żeby była jasność, bo to jest również Al-Kaida. To są ludzie, którzy nienawidzą naszego świata. Więc ci sojusznicy Turcji są przeciwnikami Rosji, ale nie są naszymi sojusznikami. Z drugiej strony Turcja okupuje też część Syrii, w północnej Syrii. I warto pamiętać, że dwa lata temu turecka inwazja na północno-wschodnią Syrię doprowadziła do zajęcia amerykańskich baz, skąd Amerykanie się wycofali niestety. Później próbowali wrócić, częściowo wrócili, ale nie wszędzie i umożliwiło to atak turecki na Syrię, umożliwił przejęcie niektórych baz przez Rosjan. Natomiast w Idlibie tutaj są generalnie dwie kwestie. Po pierwsze, Rosjanie z Asadem szykują się do odbicia Idlibu i to jest nie na rękę Erdoganowi, więc tutaj Rosjanie jakby mają instrument presji na Erdogana, więc Erdogan... Erdogan boi się chyba fali uchodźców, prawda? Z tego Idlibu.
boi się nie tylko fali uchodźców, bardziej się boi tego, że jak zostawi dżihadystów na pastwę rosyjsko-asadowską, no to ci dżihadyści zwrócą się przeciwko niemu, jako że zdradzi jego, ich nadzieje. Więc. A tych dżihadystów jest pełno w Turcji, więc raczej powiedziałbym, że boi się, no może nawet bać się o fali zamachów terrorystycznych dokonywanych przez swoich byłych sojuszników w Turcji. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Miłej nocy.